Witam Was w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 2017. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam zaprezentować filmik na temat topoli energetycznej. Pojawiło się parę komentarzy odnośnie tej nowej rośliny. No i właśnie w dzisiejszym odcinku sobie pokosimy, zobaczymy co i jak, ile tego sypie, gdzie to sprzedawać i czy jest to opłacalne. Także zaczynając od początku, wiadomo, trzeba mieć sporo kasy na sprzęt. Trochę się namęczyłem, bo szukałem, nie wiedziałem gdzie znaleźć sadzarkę do tej topoli, czy to jakoś siewnikiem zwykłym, czy coś. I w końcu doszedłem do tego, że trzeba mieć tą oto sadzarkę do drzewek, bo już nie sadzimy jakichś, nie wiem, ziarenek drzewa, takich małych czy coś, tylko po prostu już takie, można powiedzieć, metrowe sadzonki idą w ziemię, więc trzeba mieć taką sadzareczkę. Trzeba kupić skrzynkę z topolami, no i trzeba wjechać w pole. Ja tu mam 3 sadzarki, bo naprawdę tak wolno się to sadzi, 5 czy 4 na godzinę, to jest naprawdę tak powoli idzie to całe pole, które tu jest. Numer 14, tymi 3 ciągnikami z sadzarkami sadziłem pół godziny na autopilotach, wszystkie 3 leciały, pół godziny, naprawdę masakra. Chciałem jeszcze większe pole sobie zasadzić, zobaczyć co to będzie. Dobrze, że tak do końca nie zrobiłem, bo naprawdę jeszcze bym tu nie nagrywał tego. Oczywiście wziąłem jakiś rozsiewacz, nie wiem czy nawóz coś daje, na pewno coś, jakiś plon jest z tego większy. Wziąłem opryskiwacz też, żeby sprawdzić, czy ostatnią fazę przed już tym uschnięciem jakby da się opryskać, ale niestety ta topola jest za wysoka, żeby się zmieściła tutaj pod opryskiwaczem, więc raczej można opryskiwać, ale przed ostatnią fazą wzrostu, bo wtedy topole są gdzieś o połowę niższe, więc wtedy można spokojnie wjechać. Jeszcze w sklepie Wam pokażę, co tu trzeba zakupić, żeby taką topolę zasadzić. Kupujemy tą sadzarkę za 26 tysięcy. Skrzynkę, paletę paleta sadzonek topoli, 40 euro, więc jest ok. Wiadomo, trzeba mieć też ciągnik. No i najważniejszy sprzęt do koszenia, trzeba mieć sieczkarnię. Sieczkarnia to już jest naprawdę spory wydatek, więc od razu się nie można rzucić na tą topolę. Najmniej 220 tysięcy, tym nie wiem czy pójdzie, bo trzeba mieć jakiś specjalny header. Tutaj jest taki New Holland za 25 tysięcy, więc chyba trzeba mieć już sieczkarnię porządną. No i też przyczepę, no i to lecimy, zobaczymy z tematem co i jak to sypie. Wyłączymy radio, żeby nie przeszkadzało. Odpalamy na przycisk. Piękny dźwięk tego New Hollanda. Wszystko. Odpalamy header. Zobaczymy jak tu poleci z tematem. Ale animacja jest bardzo, bardzo fajna. Tylko z tego co mi widzę, to mi tnie następny pokos jeden. To raczej tak nie powinno być. Trzeba trochę odjechać. Też animacja sypania jest bardzo fajna, chociaż tutaj trochę, nie wiem czy ta rura się tu kończy, czy przechodzi przez, chyba się kończy. Tak siłą wyrzutu tak leci prosto, no cóż, spoko. Animacja wciągania też bardzo fajna. Zobaczymy ile będzie za przejazd. Oczywiście całego nie będę kosił na odcinku, tylko sobie wykosimy parę rzędów, może przyczepę całą kosimy, pojedziemy sprzedać, zobaczymy czy ten interes jest w ogóle opłacalny. Wiadomo, na początku gry od razu się na to nie rzucimy, bo nie mamy tyle pieniędzy, ale z biegiem czasu, gdy już mamy coraz więcej pieniędzy, to nawet dla samego sprawdzenia co i jak to wygląda, można sobie kupić. Tu miałem gdzieś szerszy przejazd jest, więc tutaj się wbijemy i lecimy autopilot i zobaczymy ile się zarobi za całą przyczepę. Przyczepa ma chyba 20 ton, coś koło tego mi się wydaje.
albo 25 nawet. To jest naprawdę sporo. Od razu też, jak będziecie próbowali na gospodarstwie sadzić tą topole, to nie rzucajcie się, mówię wam, naprawdę na jakieś wielkie pole, bo od sadzenia tego można naprawdę ześwirować. To idzie tak powoli, 4-5 na godzinę to jest prędkość maksymalna, z jaką to się sadzi, więc naprawdę idzie oszaleć i nie ma co się rzucać na takie wielkie pola. Chciałem sobie na tym polu tam dalej coś zagospodarować, takie jedno długie. Teraz się po prostu cieszę, że tego nie zrobiłem, bo jeszcze bym to sadził na pewno na tych autopilotach. Tu poszły 3, bo za szybko wjechałem trochę, ale dobra. Jesteśmy na prosto, to tutaj się przetniemy już. Naprawdę na 3 autopilotach pół godziny takie jedno małe pole. Więc trzeba się zastanowić, czy chcecie w ogóle to robić, bo naprawdę można z tym oszaleć. No ale naprawdę nowa roślina w farmingu, coś fajnego. Zobaczymy, ile zarobimy za całą przyczepę. 3 pokos, taki niedługi, więc 6 ton, więc ładnie sypie. Z tego, co się orientuję, to są wióry chyba. Tak samo opłacalne, taką samą cenę mają jak wióry normalnie ze ściętego drzewa z lasu, mi się wydaje. Więc zobaczymy, które się po prostu bardziej opłaca. Tu wiadomo, trzeba mieć sprzęt, sieczkarnię, 300 tysięcy euro, więc spory wydatek, no ale można sobie przetestować nową roślinę, nowy sprzęt, jak to wszystko wygląda. 36%, ukosimy sobie jedną przyczepę, myślę, i będzie tyle, żeby też nie zanudzać jedną rośliną. Wiadomo, można też zwiększyć plony tej rośliny poprzez sianie wcześniej rośliny, jaką jest, kurczę, zapomniałem, jak się ta roślina nazywa, nie rzepak, tylko rzodkiew oleista chyba. Ona, roślina ta zwiększa o 30% plony, więc naprawdę jest ok. Tak samo wywóz obornika, gnojowice o 30% zwiększa plony, więc naprawdę można się teraz naprawdę realistycznie pobawić w zwiększanie plonów. Co jest? Co się stało? Jedziemy dalej. O, jest ok. Myślałem, że się coś zacięło, ale jedziemy dalej. Pół przyczepy. 8 minut odcinka. Wykosimy sobie jeszcze po jednym pokosie. I pojedziemy gdzieś. Mamy 10 ton, więc zobaczymy, ile dostaniemy też za to pieniędzy. Czy ten biznes jest w ogóle opłacalny. My też te wióry jakoś drogo nie stoją, natomiast to jest drugi, tam były 2-4, to jest 5 pasek, a mamy 10 ton, więc no chyba sypie nieźle. Tak mi się przynajmniej wydaje. No ale też za ten czas poświęcony na to sadzenie i w ogóle na oprysk też musi tak rekompensować trochę, jakby to nie powiedzieć. Ale zobaczymy, cena też nie jest jakaś idealna, natomiast jest duża ilość, jakby to powiedzieć, plonu. Więc myślę, że to się jakoś zrównoważy. Naprawdę to pola wysoka na wysokość kombajnu, wyższa od zwykłych traktorów, więc naprawdę jest coś fajnego. Takie inne plony niż te wszystkie zboża. Jeszcze chcę nagrać jeden odcinek z właśnie tej rzodkiewki oleistej. Nie wiem, czy dobrze odmieniłem, ale tej rośliny, jaką jest rzodkiew oleista, pokazać wam, jak zwiększa plony, więc naprawdę myślę, że będzie ok. Dokosimy ten pokos do końca i lecimy gdzieś na skup zobaczyć, ile kasy za to wszystko dostaniemy i czy ten biznes się w ogóle opłaca, czy warto w to iść, czy raczej po prostu to olać. Chociaż samej zachęty, żeby spróbować, jak to wygląda, można sobie to
zrobić, tylko oczywiście trzeba mieć sporą ilość gotówki. 70%, jak myślę, że no dokosimy jednak do końca całą tą przyczepę już. 70%, mieliśmy 50 zanim przejechaliśmy te dwa paski, więc już dojedziemy do końca. Całą przyczepę nasypiemy. Cała przyczepa jest chyba 25 ton albo 20, więc jeszcze troszkę i polecimy na skup. Są tylko dwa skupy tych wiórów na mapie. Chyba centrum ogrodnicze i jeszcze jakiś taki sklep. Gdzieś niedaleko właśnie tego gospodarstwa, na tej mapie, którą jest Sosnówka, bo na drugiej mapie nie wiem ile jest skupów tak naprawdę. Na tamtej mapie jeszcze ani razu nie grałem i chyba prędko nie zagram, bo jakoś ta mapa po prostu bardziej mi podpasowała. Też fajnie by się kosiło nocą to pole. Ciekawe jakby to wszystko wyglądało, czy w ogóle nocą można kość, chociaż nie wiem czy nie byłoby za mokre. Ale chciałem sobie też podczas mgły nagrać, bo miałem taką fajną mgłę o 5 rano, ale jeszcze miałem nieurośniętą właśnie to pole do ścięcia i niestety nie mogłem kościć, a naprawdę taka fajna mgła o 5 rano była, że tylko wjechać w pole i nagrywać odcinek. 83%, może się uda tą przyczepę dosypać, jak dojedziemy do końca, a jak nie, no to już polecimy z taką przyczepą, zobaczymy ile zarobimy. Bo naprawdę trochę się trzeba z tym namęczyć, szczególnie z sadzeniem tego, bo jest naprawdę mordęga, 5 na godzinę to jest gorzej niż, nie wiem, oranie jedno dwuskibówką tego pola. Taka tragedia, że nie do opisania. Dobrze, że są te autopiloty, bo samemu bym tego chyba nie zasadził, bo naprawdę tak wolno szło. 91%. Podnosimy. Przejedziemy jeszcze troszeczkę paska do końca. O. Uderzyłbym w przyczepę. Przejedziemy do 100%. Jeszcze 7% dosypać i jedziemy sprzedać to na skup. Zobaczymy ile dostaniemy za 20. A nie, 25 ton też nie ma ta przyczepa chyba. Zobaczymy ile ma w ogóle, bo już nie pamiętam nawet. Nie piszę też nigdzie z boku. 97%. 98. 99 i 100, pewnie 21 ton. Tak jest, 21 ton. Dobra, włączamy sprzęt. Nie to ciągnie. Gasimy maszynę i lecimy na skup. Zobaczymy sobie jeszcze, gdzie są te skupy. Mamy wióry na bioelektrownia i centrum ogrodnicze 254. Natomiast centrum ogrodnicze jest tutaj, jest trochę taki dojazd naokoło. Polecimy na bioelektrownię. Oznaczymy miejsce, żeby wiedzieć gdzie jechać. 21 ton. No trochę cenę będę miał niższą, natomiast no nie mam tyle do jeżdżenia też. Też trzeba na to patrzeć. Nie chcę przez całą mapę jechać na odcinku, bo to też nie jest jakieś ciekawe jechać taki kawał drogi. Natomiast wy spokojnie sobie możecie wziąć dalszą drogę do centrum ogrodniczego, gdzie cena tego jest troszkę wyższa. Naprawdę ten ogólny zarobek już będzie konkretniejszy niż do tej bioelektrowni, gdzie się wybieramy. 21 ton, można sobie jeszcze przykryć przyczepę pod N. Bardzo ładnie, wyprzedzamy tutaj jakąś Ładę, Fiata, co to jest. Naprawdę fajne te modele. Teraz w Farmingu 17 się pojawiają. Łada chyba. Albo Wołga. Możliwe, nie wiem jakie te rosyjskie pojazdy są. Jeszcze kawałek dojedziemy do tej bioelektrowni. Zobaczymy ile nam ogólnie zapłacą. Jakiś mega zarobek chyba to nie będzie. Natomiast no można spróbować jak to będzie wyglądało u was na sejwach.
W ogóle nie wiem, czy autopilot może kosić tą, jakby tak koło niego jeździć, żeby sypał na przyczepę. Ciekawe. Nie sprawdzałem jeszcze tego. Możemy tędy, możemy. Jest, świeci się. Coś zielonego. Gdzie to wjeżdżamy? Tu. Tutaj mamy, tylko mamy syp do tyłu. Nie chcę tego. Lewą na prawą stronę, zobaczymy. I rozładuj. Ile nam zapłacą za te 21 ton? Naprawdę to wysypywanie jest teraz mega dopracowane. Fajnie to wszystko wygląda. No 4000 za 21 ton. Szału nie robi, że tak powiem. Szału nie ma. Natomiast trzeba by na dłuższą metę, tak jak mówię, zobaczyć, ile w tego tak naprawdę za całe pole, podliczyć sobie wszystkie koszty sadzonek, autopilotów, bo naprawdę też autopiloty trochę kosztują, i zobaczyć, czy to by było warte ceny. No a cóż, ja już się będę z wami żegnał. Oczywiście nie zapomnijcie napisać w komentarzach, co o tym sądzicie. Dajcie oczywiście łapkę w górę, albo też w dół, jak kto woli. I nie zapomnijcie o subskrypcji. Do usłyszenia w następnym odcinku.